A otwieram obrady drugiej sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Panie i panowie radni otrzymali proponowany porządek obrad. Na moje ręce wpłynęła prośba o dokonanie zmian w porządku obrad. Chodzi o to, że nie wprowadzamy nowego punktu, tylko zmienimy kolejność zaproponowanego wcześniej porządku obrad. A mianowicie po punkcie 5 informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał rady. Proponuję, żeby jako punkt 6 był podjęcie uchwał w sprawach i będą te uchwały, które zostały w porządku dostarczone, zaproponowane, a punkt 6 zmieni się na 7, 7 na 8, 8 na 9, 10 i 11 pozostają bez zmian. W związku z tym, że jest to według opinii prawnej zmiana porządku obrad, proszę o przegłosowanie zmiany porządku obrad w tym, jak ja tu przedłożyłem. Kworum sprawdzam. Dobrze, dobrze, oczywiście. Rozumiem. Jeszcze mam do odczytania informację, o której zawsze musimy pamiętać. Wszystkich uczestników obrad sesji informuję, że obrady Rady Powiatu Bartoszyckiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informacje tę podaję wypełniając dyspozycję artykułu 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. I też Państwa informuję, że nawet jeśli jest przerwa, kamery są włączone i transmisja się odbywa, stąd żebyście Państwo wiedzieli, że jesteśmy tu cały czas nagrywani i rejestrowani. Dobrze, teraz to kworum. Klikamy na ten duży prostokąt. Dobrze. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze jedna osoba. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, na 17 radnych w obradach dzisiaj biorą wszyscy radni, 17 osób. W związku z tym nasze obrady będą prawomocne. I punkt 3. Ustalenie porządku obrad. Kto jest za wprowadzeniem zmiany według tej propozycji, jaką odczytałem? Chcę też Państwa poinformować, że jak naciśniemy tak, nie lub głos wstrzymujący, to ta czynność jest niecofalna. Stąd zawsze trzeba pamiętać, żeby nim położymy na pulpit palec, to żeby wiedzieć, gdzie się naciska. Dobrze, dziękuję. To jest taka uwaga natury technicznej. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z obrad pierwszej sesji Rady Powiatu. Protokół był wyłożony w biurze Rady. Czy są jakieś uwagi do treści protokołu? Nie widzę, nie słyszę. Przyjmiemy bez głosowania. Uznajemy, że Państwo, Wysoka Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 5. punkt, informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał rady. Ale jeszcze bardzo przepraszam, bo jeszcze nie mam wprawy co do prowadzenia porządku. Najpierw przywitam, bo ja tego punktu przywitania chyba za bardzo nie wykonałem. Po pierwsze witam Wysoką Radę, wszystkich radnych na czele z zarządem, panią starostą Elżbietą Zabłocką oraz witam też serdecznie zaproszonych gości, którzy wielu z tych naszych gości zgodnie z porządkiem obrad zaproponowanym będą dzisiaj występowali podczas posiedzenia naszego posiedzenia Rady Powiatu. Witam serdecznie pana Karola Łomeckiego, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Bartoszycach. Witam serdecznie panią Monikę Wiculewicz, powiatowego rzecznika konsumentów. Witam, reprezentuję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Bartoszycach, pana Grzegorza Klimczaka, pani Paulina Pik.
Witam serdecznie panią Teresę Kasprzak, powiatowego inspektora weterynarii. Witam serdecznie panią Mirosławę Tabakę, powiatowego państwowego inspektora sanitarnego w Bartoszycach. Witam serdecznie pana Dariusza Ślęzaka. Mam problem ze stopniem. Inspektor, pułkownik, inspektor, komendant powiatowy państwowy policji w Bartoszycach. Witam serdecznie. I jest obecny też pan Krystian Masalski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Witam serdecznie. Witam też serdecznie panią Brygidę Adamajtis, dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pana skarbnika, panią sekretarz i biuro prawne wraz z panią kierownik biura rady, panią Urszulą Puską. Dziękuję uprzejmie, a zatem wracamy do punktu 5. Informacja z posiedzeń zarządu powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Bardzo proszę pani starosto. Już. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Goście. Między sesjami odbyły się dwa spotkania zarządu. Było to 14 i 21 maja. I na spotkaniach omawialiśmy następujące uchwały. Zostały podjęte następujące uchwały. Czyli uchwała pierwsza to było udzielenie upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika zamawiającego w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego. I tutaj upoważniono mnie, pana wicestarostę i panią sekretarz. Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli zarządu powiatu do składu komisji inwentaryzacyjnej. I tutaj oddelegowano pana wicestarostę oraz pana Karola Łomeckiego. Trzecia uchwała to było powołanie komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku. I w skład tej komisji oddelegowano panią Katarzynę Basak, panią Ewę Izdebską i pana Mirosława Olejnika. Uchwała czwarta, czyli przystąpienie powiatu bartoszyckiego do realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, aktywna tablica na lata 2020-2024. I tutaj wniosek złożyła Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imieniem Elizy Orzeszkowej. Uchwała numer następna, czyli w sprawie przyznania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. I tu kwota przeznaczona trzem nauczycielom 5228,07 zł. Uchwała następna o udzielenie upoważnienia pełniącemu obowiązki komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach i upoważniono do dnia powołania nowego komendanta maksymalnie do 15 lipca pana Piotra, młodszego brygadiera Piotra Kowalskiego. Uchwała następna w sprawie wydania opinii zarządu powiatu w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich. Tutaj wniosek był od sejmiku województwa. Uchwała następna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego na 2024 rok. Ja tu nie będę czytała, państwo otrzymaliście, kto otrzymał dofinansowanie. I uchwała następna w sprawie udzielenia pełnomocnictwa przewodniczącej zarządu powiatu bartoszyckiego, czyli staroście Elżbiecie Zabłockiej, do pełnienia funkcji reprezentanta na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych oraz dostępu do aplikacji do obsługi Programu Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Tyle z zarządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do pani starosty do sprawozdania? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję uprzejmie. Szanowni państwo, Wysoka Rado, przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwał w sprawach. Pierwsza uchwała w sprawie projektu uchwały nr 2/10/2024 Rady Powiatu z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Przed sesją Rady Powiatu mieliśmy spotkanie w biurze Rady. Pan skarbnik zaprezentował proponowane zmiany przez zarząd powiatu. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości, bo tych wątpliwości na górze nie było? Czy pojawiły się jakieś pytania w tej sprawie? Jeśli nie ma, to i chyba nie ma potrzeby, żeby pan skarbnik tę kwestię jeszcze raz tutaj przedkładał przed Wysoką Radą. W związku z tym na podstawie artykułu 226, artykuł 227 oraz artykułu 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Macie państwo tutaj 5 paragrafów. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu na lata 2024-2037 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Uchwała jest rozległa, liczy kilkadziesiąt stron. Państwo radni zgodnie z trybem zawartym w statucie otrzymali treść proponowanej uchwały. Jeśli nie widzę żadnego sprzeciwu, przeprowadzimy głosowanie w sprawie przyjęcia tej uchwały. Kto jest z państwa za? Kto jest przeciw albo wstrzymujący się? Jeszcze jeden głos, jeszcze jeden głos. Spokojnie, spokojnie, mamy czas. Pani radna Danuta Kunicka jest za tą uchwałą, tak? Tak. O, już jest. Dziękujemy bardzo. 17 głosów za tą uchwałą. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Uchwały numer 2/11/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2027 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024. Treść uchwały została omówiona przez pana skarbnika. Czy do treści uchwały są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, bo tu zacytowano bardzo dużo tych artykułów, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Odczytam choćby te główne kwoty. Zmniejsza się plan dochodów powiatu o kwotę 487 392 019 groszy zgodnie z załącznikiem numer 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 180 milionów 866 zł 731 95 zł. Dochody bieżące w wysokości 124 miliony 370 471,83 zł. I dochody majątkowe 556 milionów 496 260,12 zł. Dalszej treści uchwały już nie będę odczytywał. Ona jest bardzo, bardzo rozległa. Jeśli nie ma wątpliwości i nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Proszę o głosowanie. Kto jest za tą uchwałą? Dobrze, spokojnie. Spokojnie. Pani Danusia jest za, tak? Dobrze. Zaraz to. O, już jest. Bardzo dziękuję. Głosowało za projektem uchwały 17 osób. Uchwała została podjęta. Dziękuję uprzejmie. Zgodnie z porządkiem. Pieczę zastępcze. Uchwalenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie bartoszyckim na lata 2024-2026. Jest obecna na dzisiejszej sesji Rady Powiatu pani Brygida Damajcic, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani na tym spotkaniu ósmej nie było.
bo nie zaprosiliśmy, nie dlatego, że nie chciała. Czy są do treści tego programu jakieś pytania? Ja mam pytanie, jeśli mogę sobie na to pozwolić. Pani dyrektor, moje pytanie dotyczy treści programu. Związane jest to z zespołem placówek opiekuńczo-wychowawczych, które mamy przy ulicy Limanowskiego 12. I w tym projekcie tego programu jest informacja, że mamy tam 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze, 10, 11 i 12 osób w każdej z tych placówek. Razem mamy 33 miejsca. Przepisy ustawy o pieczy zastępczej mówią o tym, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być do 14 osób. Technicznie rzecz biorąc, nasza placówka no jest w stanie pomieścić 42 dzieci. Co stoi na przeszkodzie, żeby w tych placówkach, ja nie mówię, że to dzisiaj, było do 14, bo w sytuacji, w której mamy zapełnioną całą placówkę opiekuńczo-wychowawczą, to dzieci muszą być umieszczone w innych powiatach, bądź też w rodzinach zastępczych, co do których też została złożona informacja, czy specjalistycznych, czy rodzinach zawodowych, też informacja jest zawarta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, ponieważ budynek jest duży i miejsca jest na 14 dzieci w każdej placówce. Pani dyrektor placówek, pani dyrektor Bill, organizując placówki w ten sposób, miała na myśli przede wszystkim komfort dzieci, ponieważ jakby liczba dzieci jest dostosowana do liczby pokoi. Każde dziecko ma swój własny pokój i stąd są te ograniczenia w ilości miejsc. W stosunku do potrzeb bywa różnie. W tej chwili mamy 3 wolne miejsca, ale też toczą się postępowania, więc za chwilę może to być już miejsce zajęte. No i czasem są problemy tego typu, że musimy umieszczać dzieci poza powiatem, szukać w innych powiatach. I no tak jak mówię, podstawowy argument, którym pani dyrektor się kierowała, to to, żeby dzieci miały bardzo dobre warunki, komfortowe wręcz, i w ten sposób została ustalona liczba miejsc w poszczególnych placówkach. Dziękuję za informację, ale niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić, że tak powiem, zwiększoną liczbę tych dzieci w placówkach, żeby potem tych naszych dzieci nie odsyłać do innych powiatów. Tak? Tak, czy tak dobrze rozumiem? Czy to, może, no, czy to jest możliwe? Zgodnie z prawem to nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to zrobić. Myślę, że trzeba byłoby się nad tym po prostu głębiej pochylić i zobaczyć, żeby też nie wylać dziecka z kąpielą i nie zrobić jakichś ruchów fałszywych, w sensie, żeby nie pogorszyć warunków, nie zepsuć tego, co do tej pory dobrego się w placówkach dzieje. Jest tam jeszcze miejsce na otworzenie kolejnej placówki, więc może warto by rozważyć, ponieważ jedno pół piętra jeszcze jest wolne, więc może warto rozważyć utworzenie kolejnej placówki. Temat jest otwarty. Myślę, że można by się było nad tym tematem pochylić. Dziękuję bardzo. Ja pytań więcej nie mam. Czy są ze strony państwa, pani, paniów radnych pytania? Jeśli nie ma, to przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 2/13/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bartoszyckim na lata 2024-2023 na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Odczytam treść, bo jest bardzo krótka. Uchwala się Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Bartoszyckim na lata 2024-2026, stanowiący załącznik linii do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Proszę o przeprowadzenie głosowania. Kto jest za?
sesji też miałem problem. Jakoś tak. Jest już. Dobrze. Jest za, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. 17 głosów za. Informuję, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Kolejny projekt uchwały numer 2/13/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz określenia zasad zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji. Treść tej uchwały była dyskutowana przed posiedzeniem Rady Powiatu. Wyjaśnienia uzyskaliśmy od pracownika merytorycznego ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Kandydatem do komisji jest pan Paweł Wójcik, który jest wicestarostą powiatu bartoszyckiego. Czy są jakieś pytania do treści tej uchwały? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie przeprowadzamy głosowanie. Kto jest za tą uchwałą? Dobrze, dziękuję bardzo. 17 głosów za. Informuję, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Kolejna uchwała numer 2/15/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Przechodzimy do tych uchwał związanych z komisjami Rady Powiatu. W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się następujący skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Bartłomiej Hilmanowicz, Maciej Chorak, Danuta Konicka, Adam Ołdakowski, Marcin Przybysz, Paweł Wójcik, Krzysztof Łuszczyk. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak się umówiliśmy, po podjęciu bloków uchwał zrobimy krótką przerwę i odbędą się wszystkie posiedzenia komisji po przyjęciu oczywiście tej treści. Przeprowadzamy głosowanie. Kto jest za? Jeszcze dwie osoby. Dobrze. Poprosimy o pomoc techniczną, bo on coś tutaj bryka nam dzisiaj, ten jeden tablet. Przeskoczył już. Brawo. Dobrze. Słuszna uwaga. Podobałem, tobie przyłożyłem. Tu słuszna uwaga pana Krzysztofa. Przyłożyłem te projekty uchwał, bo dopisywaliśmy jeszcze jedną osobę. Powinienem najpierw tą komisję budżetu wziąć, ale mam nadzieję, że państwo z tej pomyłki nie robią zagadnienia. Tak? Dobrze. Dobrze. Pani Danusia jest za. Dobrze? Tak? Tak, pani Danuta jest za, czyli jest 17 głosów. Projekt uchwały w sprawie tej składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa został przez Wysoką Radę przyjęty. Dobrze, teraz tak, teraz uchwała numer 2/14. Proszę wybaczyć tę małą pomyłkę. Po prostu numery zmienimy w takim razie 14 na 15. Tak możemy zrobić, pani mecenas? To jest taka pomyłka, powiedzmy, błąd czeski. No. Potraktujmy to w ten sposób. Uchwała numer 14/2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Ustala się następujący skład Komisji Budżetu Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu. I odczytam. Chwileczkę, bo głosowanie odbyło się nad poprzednim projektem. Tak, tak. Było. Ja to mówiłem. Tak, ja to mówiłem. Ale według porządku się odbyło, ja zaznaczyłam no według porządku. Dobrze. Także chwileczkę, żeby to naprawić, dobrze? Dobrze, oczywiście. Czyli krótka przerwa.
Dobrze. Dobrze. No. Proszę nie odchodzić, ale przerwa jest. Nad tą uchwałą, ponieważ tutaj są problemy techniczne, a też jest problem z tym, że niekoniecznie wszyscy radni wiedzieli dokładnie, którą uchwałę głosuje. Dobrze, dziękuję za tą uwagę. Czyli szybciutko przyjmiemy. Najpierw będzie 14, a potem 15, a nie odwrotnie, żeby już dać zadość oczywiście tym wątpliwościom, jakie się pojawiły. Uchwała nr 14 przez 2024 Radę Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu. Na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Ustala się następujący skład Komisji Budżetu Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu. I odczytam 7 nazwisk. Małgorzata Derwin-Paszkowska, Marcin Matejunas, Małgorzata Michalec, Mirosław Olejnik, Piotr Stapaj, Elżbieta Zabłocka, Krzysztof Łuszczyk. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji posiedzeń komisji zwołuje przewodniczący rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za? Głosujemy. Dziękuję. Informuję, że uchwała została przez Wysoką Radę przyjęta. Jeszcze raz przegłosujemy treść tej uchwały, którą przez pomyłkę tutaj przełożyłem, przepraszam. Uchwała nr 2 przez 15 przez 2024 Radę Powiatu Bartoszewskiego w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Ustala się następujący skład Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Ochrony Środowiska. W składzie Bartłomiej Hilmanowicz, Maciej Chorak, Danuta Koniska, Adam Ołdakowski, Marcin Przybysz, Paweł Wójcik, Krzysztof Łuszczyk. Treść pozostała jak w poprzedniej uchwale. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła skład komisji. Kolejna uchwała, projekt uchwały nr 2 przez 16 przez 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej na podstawie artykułu 16 ustęp, no przepisów 16 ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Informuję też Państwa, że ta komisja i kolejna komisja są tak zwanymi komisjami obligatoryjnymi. Te muszą być. Ustala się trzyosobowy skład komisji rewizyjnej w osobach. Pani Małgorzata Dermin-Paszkowska, pani Małgorzata Michalec, pan Zbigniew Nadolny. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji posiedzenie zwołuje przewodniczący rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. 17 głosów za. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła skład komisji rewizyjnej. Kolejny projekt uchwały nr 2 przez 17 przez 2024 Radę Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skargi, Wniosków i Petycji na podstawie artykułu 16a ustęp 1, 2, 3 i 4 ustawy o samorządzie powiatowym Statutu Powiatu Bartoszewskiego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Ustala się trzyosobowy skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w osobach. Mirosław Figat, Maciej Chorak i Ireneusz Rogowski. Do czasu wyboru przewodniczącego komisji posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący rady. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Jeszcze jeden. Dziękuję. 17 głosów za. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła tę uchwałę. Kolejny punkt mamy. Ustalenie wynagrodzenia starosty. Uchwała nr 2 przez 18 przez 2024 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty. W kwestii tej uchwały przeprowadziliśmy rozmowę podczas naszego spotkania o godzinie 8. I dziękuję za wyrażenie tam swojej opinii, ale oczywiście przeprowadzimy głosowanie. Na podstawie artykułu 12 punkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 25 października 2020
pierwszego roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto staroście Bartoszyckiemu pani Elżbiecie Zabłockiej w następującej wysokości. Punkt pierwszy. Wynagrodzenie zasadnicze kwota 10 200 zł. Dwa. Dodatek funkcyjny w kwocie 3 100 zł. Punkt 3. Dodatek specjalny według obowiązujących przepisów, to jak informowałem Państwa, to jest 30%. I punkt 4. Dodatek za wieloletnią pracę według obowiązujących przepisów i stażu pracy, jaki pani Elżbieta Zabłocka posiada. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy możemy przeprowadzić głosowanie? Jeśli nie ma pytań, proponuję przeprowadzić głosowanie. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 16 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. Informuję, że Rada Powiatu ustaliła wynagrodzenie staroście. Dziękuję bardzo. Uchwała kolejna, numer 2/19/2024. Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Informuję Państwa i nas oglądających, że ta uchwała w takim trybie po raz pierwszy jest przyjmowana. Poprzednio były takie informacje, że tak w takim trybie powinna być przyjęta i ona będzie wchodziła troszeczkę inaczej, bo dopiero po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Czy są jakieś pytania do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, to ze względu na taki walor też informacyjny dla mieszkańców, no ja ją odczytam po prostu, żeby nie było wątpliwości, tak jak kwestie związane z uchwałą dotyczącą wynagrodzenia pani starosty, przepraszam. Uchwała numer 2/19/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie zasad ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia Rady Ministrów dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Ustala się wysokość zasady ustalenia i wypłaty diet radnym Rady Powiatu Bartoszyckiego za czynności związane z wykonywaniem mandatu, w szczególności za udział w pracach Rady Powiatu i komisjach w posiedzeniach Zarządu Powiatu z wyjątkiem radnych pełniących odpłatnie funkcję członka Zarządu Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi. Podstawę do ustalenia wysokości diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca stanowi kwota wyliczona na podstawie paragrafu 3 punkt 4 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu. Punkt trzeci. Wysokość diety przysługującej radnemu w ciągu miesiąca w zależności od pełnionej funkcji wynosi: przewodniczący rady 70% podstawy, wiceprzewodniczący 55% podstawy, członek zarządu 65% podstawy, przewodniczący komisji 55% podstawy, sekretarz komisji 50% podstawy, radny nie wymieniony w punkcie 1.5 40% podstawy, radny nie będący członkiem żadnej komisji rady 20% podstawy. Punkt czwarty. Za każdą nieobecność w posiedzeniach, do których radny został wybrany lub desygnowany, potrąca się. Punkt pierwszy. 5% przysługującej diety w przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji, 5% przysługującej diety w przypadku nieobecności na posiedzeniu zarządu powiatu, 10% przysługującej diety w przypadku nieobecności na sesji Rady Powiatu. Z zastrzeżeniem, że jeżeli różne posiedzenia odbywają się tego samego dnia, potrącenia dokonuje się w jednej wyższej wysokości. Punkt piąty. Potrącenia, o których mowa w ustępie 4 nie mogą przekroczyć 30% przysługującej diety. Szósty punkt. Potrąceń nie dokonuje się jedynie w przypadku delegowania radnego do czynności związanych z wykonywaniem mandatu. Siedem. Wysokość diety, o której mowa w ustępie 3, podlega proporcjonalnemu obniżeniu za każdy dzień niepełnienia funkcji, uwzględnienie wszystkich dni w miesiącu. Punkt ósmy. W przypadku pełnienia przez radnego kilku funkcji przysługuje mu jedna dieta w najwyższej wysokości dla pełnionej funkcji. Punkt dziewiąty. Kwoty diet po ewentualnym potrąceniach zaokrąglą się w dół do pełnych złotych. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Diety wypłacane są z dołu do każdego miesiąca, za który należy się dieta na podstawie sporządzonej listy. Punkt drugi. Lista wypłat, o którym mowa, sporządzona jest na podstawie listy obecności na sesji Rady Powiatu, posiedzeniach komisji oraz rady oraz posiedzeniach zarządu powiatu. Punkt trzy. Diety wypłaca się przelewem na wskazany przez radnego rachunek bankowy lub gotówką. Punkt czwarty. Termin wypłaty diety do końca miesiąca oznacza termin zlecenia przelewu lub zlecenia wypłaty. Paragraf trzy.
Punkt pierwszy. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego albo objęcia tego mandatu, a także zmiany funkcji pełnionej przez radnego w trakcie miesiąca kalendarzowego wysokości diety radnego za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji lub sprawowania mandatu radnego, przyjmując faktyczną liczbę dni przypadających w tym miesiącu. Dwa. Nieetatowym członkom zarządu dieta przysługuje do dnia wyboru nowego zarządu. Paragraf 4. Radnemu delegowanym przez przewodniczącego w podróż służbową do realizacji zadań mających bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu przysługują uprawnienia określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży dla radnych powiatu. Punkt 2. Czynności delegowania w stosunku do przewodniczącego dokonuje wiceprzewodniczący. Traci, paragraf 5, traci moc uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego nr 11/50/2019 z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ustalania diet radnych zwrotu kosztów podróży służbowych. Paragraf 6, wykonanie uchwały powierza się zarządowi. Paragraf 7, uchwała wchodzi w życie z dniem po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nie będę już czytał uzasadnienia, bo to uzasadnienie Państwo otrzymaliście. W związku z odczytaniem przeprowadzam głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Kolejny projekt uchwały nr 2/20/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie powierzenia gminie Górowo i Ławeckie realizacji zadania publicznego. Treść tej uchwały była omawiana podczas tego spotkania o godzinie 8. Pytania zostały udzielone. Treść też Państwo otrzymaliście. Uzasadnienie do projektu uchwały też się znajduje. Ja mam tylko jedną prośbę, bo przy niektórych uzasadnieniach, bo jest to powierzenie zadania gminie Górowo, moim zdaniem no, powinien się ktoś podpisać pod uzasadnieniem. Oprócz treści prawnej, no bo pani mecenas od strony prawnej, ale tam gdzie jest uzasadnienie czy jakiś projekt programu, powinny znaleźć się po prostu podpisy komórki, która wytwarza ten dokument, żebyśmy wiedzieli ewentualnie kogo pytać, czy zapraszać nawet na posiedzenia komisji. To taka prośba jest do pani starosty, żeby o tym pamiętać. Czy są jakieś pytania do treści tej uchwały? Jeśli nie ma, nie wiem, tylko może pierwszy paragraf odczytam, żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, o jaką drogę chodzi. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na powierzenie gminie Górowo i Ławeckie zarządzania drogą powiatową nr 1354N Glądy Pieszkowo Tolko na odcinku Glądu Pieszkowo na okres od 1 czerwca 2024 do 31 grudnia 2024 w zakresie pełnienia funkcji inwestora w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1354N Glądy Pieszkowo Tolko na odcinku Glądy Pieszkowo. Etap pierwszy. Chodzi o modernizację drogi, to trudno być przeciw. Przeprowadzamy głosowanie. Kto jest za? Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie powierzenia gminie Górowo i Ławeckie realizacji zadania publicznego. Kolejny projekt uchwały nr 2/21/2024 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 maja 2024 roku w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Tu mi się gdzieś zgubiło uzasadnienie, ale Państwo dostaliście do tego uzasadnienie, tak? I jest też załączony statut. Czy Państwo mają jakieś pytania? Ja mam tylko jedno pytanie. Ile to kosztuje? To proszę do... Ja tak króciutko, proszę Państwa, rocznie będzie nas kosztowało to 6 tysięcy i jest możliwość zmiany tej kwoty w zależności od pozyskiwanych środków.
Dlaczego wstępujemy do tego związku? Dlatego, że szczególnie na lata 2027-2033 jak będzie aplikowanie o środki, to w większości środki mają być przeznaczone właśnie dla związków gmin, dla stowarzyszeń zrzeszających gminy i tak dalej. Chcemy do tego się szybciej przygotować po to, żeby nie było tak, jak to zrobił, jak stało się na przykład w mieście Bartoszyce, że zbyt późno do CITESLOW przystąpiono, żeby móc aplikować o duże środki. Także chcemy być przygotowani w razie czego i żeby móc wspólnie z gminami z naszego powiatu, bo to są w większości gminy z naszego powiatu i z gmin przygranicznych, móc aplikować naprawdę po duże środki. Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. Przeprowadzamy głosowanie. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Informuję, że Wysoka Rada przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza. Wyczerpaliśmy uchwały, tak jak się umówiliśmy przed naszym posiedzeniem. Teraz ogłaszam 5-7-minutową na dłużej przerwę. 10 minut, słuszna uwaga. Tak jak się z Państwem umawiałem, przeprowadzimy teraz posiedzenia tych komisji, żeby wybrać już władzę przewodniczącego, sekretarza. Dobrze? Dziękuję. Przerwa i zapraszam. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy obrady. Nim przejdziemy do kolejnych punktów naszego posiedzenia, chciałbym Państwa poinformować, że w przerwie odbyły się posiedzenia czterech komisji. Treść składu komisji już nie będę odczytywał, tylko poinformuję, jakie funkcje, jakie osoby objęły. Komisja Budżetu, Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu Rady Powiatu dokonała wyboru na przewodniczącą panią Małgorzatę Derwin-Paszkowską, a na sekretarza komisji pana Marcina Matejunas. Gratuluję, dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Ochrony Środowiska Rady Powiatu Bartoszyckiego na przewodniczącego powołała Macieja Choraka, a na panią na sekretarza pana Marcina Przybysza. Dziękuję i gratuluję. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, które się odbyło, powołało na przewodniczącego pana Zbigniewa Nadolnego, a na sekretarza tej komisji, nie mylić sekretarkę, Małgorzatę Michales, panią radną. I Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu na przewodniczącego wybrała Mirosława Figata, a na pana sekretarza komisji Ireneusza Rogowskiego. Dziękuję i gratuluję. Mamy zatem przyjęte już komisje, składy osobowe i w tej chwili komisje będą po prostu pracowały. Dobrze. Informuję Państwa, że pan Krzysztof opuszcza posiedzenie Rady Powiatu ze względu na swoje obowiązki zawodowe, a zatem radnych na posiedzeniu komisji będzie 16. I przechodzimy teraz do porządku, do punktu naszego porządku po przesunięciach. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiatami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Czy w sprawie tego sprawozdania są jakieś pytania pań i panów radnych? Pani Ulu, czy tutaj jest jakaś uchwała zatwierdzająca, czy nie? Nie ma. Jeśli nie ma, to uznaję, że to sprawozdanie zostało przyjęte. Tylko ponawiam swoją prośbę, żeby w sprawozdaniu znalazł się podpis osoby, która wytworzyła to sprawozdanie. Kolejny punkt. Dobrze, to przechodzimy teraz do punktu. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2023. Pani Rzecznik prosiła o możliwość zabrania głosu z uwagi na problematykę i tematykę
Rzecznika Praw Konsumenta. Bardzo proszę. Zapraszam. Panie Przewodniczący, Pani Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bartoszycach w 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizował zadania nałożone ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów. Realizował je poprzez udzielanie bezpłatnych porad prawnych, poprzez mediowanie między konsumentem a przedsiębiorcą w formie pisemnych wystąpień. Edukował konsumentów, na przykład osadzonych 60+ w zakładzie karnym w Kamieńsku, ale także naszych seniorów z Dziennego Domu Senior Plus w Bartoszycach. Współdziałał z instytucjami konsumenckimi. Pomagał konsumentom w samodzielnym dochodzeniu roszczeń przed sądem, opracowując pozwy, ale także pomagał w toczących się postępowaniach, pisząc różnego rodzaju pisma procesowe. Sporządzał także wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z dniem 1 stycznia 2023 roku zmieniły się przepisy konsumenckie i tutaj chciałabym dosłownie w kilku słowach, bo to ma znaczenie i nie wiem, czy wszyscy Państwo znacie te nowe przepisy. Przepisy konsumenckie zostały przeniesione z kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia została zastąpiona pojęciem niezgodność towaru z umową. Został wydłużony w paru przypadkach okres na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość z 14 do 30 dni. I moim zdaniem bardzo istotna zmiana jest zakaz zawierania umów finansowych na pokazach, na wycieczkach, na nieumówionych wizytach w domu konsumenta. Nawet jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy, to ona jest nieważna z mocy prawa, a przedsiębiorcy grozi kara grzywny, bo jest to wykroczenie w kodeksie wykroczeń. Mówiąc o zmianach, chciałam też wspomnieć o jeszcze jednej zmianie, mimo że ona nastąpiła już 3 lata temu, bo weszła w życie 1 stycznia 2021 roku, ale mam wrażenie, że nie wszyscy o tym wiedzą, a dotyczy mikroprzedsiębiorców. Otóż proszę Państwa, mikroprzedsiębiorcy zyskali pewne przywileje konsumenckie, natomiast nie zostali objęci ochroną instytucjonalną prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i rzeczników konsumentów. Jakie są to przywileje? Korzystają z ochrony przy niedozwolonych zapisach umownych, tak zwanych abuzywnych. Korzystają z ochrony z tytułu niezgodności towaru z umową i mogą odstąpić od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość. Warunek jeden podstawowy, zakupiony towar, zawarta umowa nie może być związana ściśle z ich działalnością zawodową. Podsumowując, bo miało być krótko, specyfika spraw prowadzonych przez rzecznika jest odmienna od spraw administracyjnych. Każda sprawa jest inna i wymaga odmiennej analizy. Ponadto do rzecznika zgłaszali się najczęściej konsumenci starsi, czasami schorowani, nieporadni życiowo. Dlatego wymagało to chwili czasu, żeby wytłumaczyć im na spokojnie ich sytuację prawną. I mimo, że co do zasady rzecznik występuje po wyczerpaniu ścieżki reklamacyjnej przez konsumenta, to w wielu przypadkach właśnie z uwagi na wiek, na zawiłości prawne, na stan zdrowia, rzecznik pomagał takim konsumentom już na początku tej drogi, czyli w sporządzeniu pierwszego pisma reklamacyjnego do przedsiębiorcy. W oparciu o ilość spraw należy uznać, że instytucja rzecznika odgrywa rolę w kształtowaniu świadomości konsumentów, ale niezmiennie ważne jest dalsze ich edukowanie. Uwrażliwianie przede wszystkim na czytanie umów, na załączników do umów, przed zawarciem umowy oczywiście. Natomiast jak już nawet dojdzie do podpisania umowy, pamiętajmy, że mamy ustawowy czas i 14 dni, i 30 dni. Warto potem taką umowę skonsultować. I krótko, jeszcze jedna rzecz. Uczulam na czytanie umów, tak, na podpisywanie, przy podpisywaniu, natomiast także na bardzo daleko idącą ostrożność, jeżeli chodzi o umowy internetowe, czyli tak zwane tutaj niebezpieczeństwo nieautoryzowanych transakcji płatniczych, phishing, czyli łowienie, albo spoofing, czyli naciąganie. I spoofing to technika, w której cyberprzestępcy podszywają się pod znane nam firmy, instytucje, banki. Robią to z dużo większym zaangażowaniem niż przy phishingu, ponieważ dzwonią do konsumenta, wydawałoby się, że z numeru banku, podszywają się pod e-mail instytucji, a nawet przejmują numery IP. Czyli tak zwana na przykład metoda na wnuczka. Natomiast phishing są to najczęściej oszustwa za pomocą portali internetowych, komunikatorów, czyli na przykład metoda na blika. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania?
Nie widzę. Ja mam jedną prośbę, nie pytanie. Rozmawiałem z panią rzecznik na ten temat. Pani rzecznik jest bardzo doświadczonym pracownikiem i chciałbym poprosić panią starostę o wyrażenie zgody, żeby mogła prowadzić cykliczne spotkania w telewizjach, w telewizji lokalnej Barcat albo w Radiu Bartoszyce, żeby nasi mieszkańcy korzystali z tej wiedzy i kompetencji pani Moniki. Jak najbardziej, jeżeli pani Monika tylko taką zgodę wyrazi, jestem za. Oczywiście, tylko to jest kwestia ustalenia, tak, że może wybrałabym sobie jakiś taki jeden dzień, no bo jestem sama, pracuję sama, więc jak wyjdę, biuro jest zamknięte. Kwestia ustalenia technicznie, organizacyjnie. Nie ukrywam, że pytałem pana prezesa telewizji Barcat i on bardzo się ucieszył z takiego pomysłu. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, teraz mamy sprawozdanie. Sprawozdanie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zapraszam panią inspektor. Pani inspektor Mirosława Tabaka. Jeszcze raz przypomnę, żeby nam się utrwaliło. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przedstawiliśmy państwu szczegółowy raport o stanie sanitarno-higienicznym powiatu bartoszyckiego za 2023 rok. Macie państwo do oglądu wszyscy. Natomiast ja chciałabym pokrótce zwrócić uwagę na niektóre ważniejsze sprawy. Otóż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego określone szczegółowo ustawą z dnia 14 marca 1985 roku. Realizację zadań należących do Państwowej Inspekcji Sanitarnej odbywa się poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku, warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinny spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia medyczne oraz poprzez działalność oświatowo-zdrowotną. Jeżeli chodzi o ogólną statystykę, w 2023 roku pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Bartoszycach było 1457 obiektów. Ogółem przeprowadzono w nich 779 kontroli sanitarnych. Pobrano do badań 360 próbek, wystawiono 227 decyzji merytorycznych, wystawiono 145 decyzji płatniczych na kwotę 19 631 zł, nałożono 28 mandatów karnych na kwotę 5 400 zł, przeprowadzono 981 dochodzeń epidemiologicznych, pobrano 360 prób, już mówiłam, przepraszam, wpłynęło 38 wniosków z prośbą o interwencję, z czego 15 z nich uznano za zasadne. Odnotowano również wzrost liczby osób uchylających się od szczepień obowiązkowych na dzieci według kalendarza szczepień. W ubiegłym roku dotyczyło to 84 osób. W ubiegłym roku, w poprzedzającym roku, w 2023 było to 80 osób. W naszym powiecie w 2023 roku zarejestrowano 973 podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia. W stosunku do 2022 roku jest to zdecydowanie mniejsza liczba zachorowań aniżeli w 2022. Liczba ta wynosiła 3756. Wśród zachorowań z tych 973 na choroby zakaźne lub zakażenia lub też zatrucia 428 dotyczyło zachorowań na COVID. Natomiast dla porównania 2022 rok to 3285 osób, a więc zdecydowanie mniej. Od kilkunastu lat w powiecie bartoszyckim nie rejestruje się zachorowań na błonicę, odrę,
poliomielitis, tężec i ścieklizny u ludzi. Niemniej jednak chciałabym tutaj zwrócić uwagę na problem naszego terenu, a mianowicie problemem powiatu bartoszyckiego z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych kleszczy jest bardzo wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie wywołaną koronawirusem w ostatnich 2 lat odnotowano znaczny spadek tych zachorowań. Jednakże na przestrzeni ubiegłego roku odnotowaliśmy znowu wzrost tych zachorowań. Zarówno w 2023 roku odnotowano 44 przypadki zachorowań na boreliozę. Współczynnik zapadalności na boreliozę w powiecie jest wyższy niż w kraju, gdzie wynosi on 66,96, natomiast u nas w powiecie bartoszyckim wynosi on 83,15. Graficznie wygląda to w ten sposób, czyli pomału zachorowania wzrastają. Tutaj widzimy, że przed pandemią był bardzo duży odsetek zachorowań i wynosił 89 przypadków. Czas aktywności kleszczy w Polsce jest na przełomie, początek aktywności odnotowuje się na przełomie marca i kwietnia, natomiast pierwsze maksimum aktywności to jest maj, czerwiec, a więc jesteśmy jak gdyby w tym okresie. Drugi okres aktywności to jest na przełomie września i października. Kleszcze są niebezpieczne z tego względu, że przenoszą liczne patogeny, wirusy, bakterie, pierwotniaki. Patogeny te mogą wywoływać niebezpieczne dla człowieka choroby, między innymi kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowych oraz borelioza. Cechą charakterystyczną zachorowania na boreliozę jest pojawienie się rumienia wędrującego i najczęściej pojawia się on w okresie od 10 do 14 dni od ukłucia. Mogą występować te objawy. Wyróżniamy 3 podstawowe typy boreliozy. Borelioza stawowa, borelioza kardiologiczna, neuroborelioza. Są one skutkiem zajęcia przez krętki boreli określonego narządu lub układu w organizmie ludzkim. Objawy każdego z wymienionych typów chorób mogą ujawnić się w okresie od kilku tygodni do kilku lat od momentu zakażenia. W związku z możliwością zakażenia różnymi genotypami, bakteriami borelii, objawy boreliozy mogą się różnić i dotyczyć wielu narządów, spośród nich, które najczęściej wymienione to są skóra, układ ruchu, układ nerwowy oraz serce. W przebiegu boreliozy poza tak zwanym rumieniem wędrującym na skórze mogą wystąpić m.in. zmiany zapalne stawów, przewlekłe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady, porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne, zmęczenie, bóle głowy i mięśni. Nieleczona borelioza może powodować objawy, które zostaną z człowiekiem już do końca życia. Czasami niektóre z nich są niestandardowe, dlatego ta infekcja jest często mylona z innymi jednostkami chorobowymi i tak na przykład może to dotyczyć reumatoidalnego zapalenia stawów. Do 30% przypadków niestety i przyczyną jest borelioza, stwardnienie rozsiane nawet do 50 przypadków, idiopatyczne porażenie nerwów czaszkowych, nerwu twarzowego do 70 przypadków, zespół przewlekłego zmęczenia, niekiedy choroba Alzheimera jest mylona również z zachorowaniem na boreliozę, choroby skórne i różne zaburzenia psychiczne, najczęściej depresja z towarzyszącymi zapaleniami stawów, zmianami skórnymi, trudnymi do wyleczenia, napadową arytmią czy objawami neurologicznymi. Niestety na boreliozę nie ma szczepionki. Inną chorobą wywoływaną przez kleszcze jest kleszczowe zapalenie mózgu
I tu jest o tyle lepsza sytuacja, że jest szczepionka i najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przed zachorowaniem na KZM. Aby skutecznie ochronić się, konieczne jest przyjęcie 3 dawek, szczepienia pierwotnego oraz dawkę przypominającą co 5, od 3 do 5 lat. Zaszczepienie zimą lub wczesną wiosną zapewnia ochronę już od początku aktywności kleszczy. To tyle, jeżeli chodzi o boreliozę. Pozostałe jednostki chorobowe, które podlegają rejestracji i opracowaniu, macie Państwo w naszym raporcie i wszystkie inne szczegółowe dane, jeżeli chodzi o pracę naszego zespołu, czy wszystkich komórek zajmujących się i realizujących swoje zadania. Jeżeli są pytania, to słucham. Są do Pani Inspektor jakieś pytania? Postraszyła nas Pani Inspektor z tą wizytą boreliozą. A te szczepienia gdzie można uzyskać? W aptece czy akurat Wasza stacja? Myślę, że najpierw to trzeba było skonsultować się. Myślę, że w aptece. Tak, punkty szczepień kiedyś były przy powiatowych stacjach, ale już nie ma. Dobrze, bardzo dziękujemy. Miejmy nadzieję, że nasi mieszkańcy też to usłyszą i będą sprawdzali, pilnowali się, bo choroba jest rzeczywiście bardzo, bardzo groźna. Bardzo dziękujemy pani inspektor Mirosławie Tabaka za przedstawienie sprawozdania. Bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania panią Teresę Kasprzak, powiatowego inspektora weterynarii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W ramach działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bartoszycach do naszych zadań należy monitoring i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W ramach tego prowadzimy badania, o których wspomnę później. Nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. Nadzór nad obrotem i stosowaniem pasz. Nadzór nad dobrostanem oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt. To jest katalog zadań, który należy do Inspekcji Weterynaryjnej. W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w zeszłym roku zatrudnione było 14 osób, w tym 4 lekarzy, w tym powiatowy lekarz weterynarii oraz jego zastępca. Także nasza kadra nie jest liczna, a zadań w ramach obowiązków jest sporo. W zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt prowadzimy monitoringi. Dotyczy to chorób zakaźnych należących do grupy zwalczanych z urzędu. Jest to białaczka bydła, bruceloza bydła, gruźlica bydła w przypadku trzody ASF. Z chorób monitorowanych przez nas w zeszłym roku stwierdzono niestety 61 przypadków dodatnich w zakresie egzotycznej białaczki bydła. Występowanie tej choroby rozkłada się równolegle z granicą z Kaliningradem. Trudno nam do końca ustalić etiologię i pochodzenie, jak ta choroba się przenosi, bo gospodarstwa, w których stwierdzono, nie występowała tam białaczka lub występowała kilka lub kilkanaście lat wcześniej. Stwierdzono tych 61 dodatnich sztuk. Wykupiono wraz z potomstwem 83 sztuki na łączną kwotę 550-200 tysięcy złotych. Jest to niebagatelna kwota. Ta kwota wynika z wycen, jakie prowadzimy wraz z rzeczoznawcami wyznaczonymi przez wójtów danej gminy. Zwierzęta pod stwierdzeniu i oszacowaniu są wykupowane i w tym przypadku tej choroby idą do uboju, do rzeźni i uzyskujemy część zwrotu tej wyceny w postaci wartości rzeźnej zwierząt. Drugą chorobą, która podlega zwalczaniu i która niestety u nas występuje, jest afrykański pomór świń. Najskuteczniejszą metodą zwalczania tej choroby, oprócz bioasekuracji w gospodarstwach, których mamy 6 na terenie powiatu, jest depopulacja dzików. W ramach tej depopulacji odstrzelono w zeszłym roku 611 sztuk dzików,
Ten odstrzał wyprowadzony w ramach dwóch systemów, czyli odstrzału sanitarnego na zlecenie wojewody warmińsko-mazurskiego oraz planowego odstrzału dzików. W przypadku dzików, u dwóch dzików odstrzelonych stwierdzono wystąpienie afrykańskiego pomoru świń. Takie dziki poddawane są utylizacji wraz z dzikami, które przebywają w danym kontenerze, dokąd te dziki trafiły. I wtedy wyznaczamy obszary, na których ta choroba występuje i sukcesywnie zwalczamy to w zależności od tego, jak sytuacja się ma, czyli jeżeli w pobliżu nie ma gospodarstw utrzymujących trzodę, to sprawa praktycznie kończy się na utylizacji takiego dzika i dzików, które z nim przebywały. Na terenie powiatu bartoszyckiego na tą chwilę nie stwierdziliśmy żadnych przypadków wścieklizny. Poddano obserwacji 53 zwierzęta po pogryzieniach ludzi. Obserwacje wszystkie dały wynik ujemny. Na terenie naszego inspektoratu posiadamy pracownię wytrawiania włośni. Do badania w zeszłym roku trafiło 34 próbki od świń oraz 523 próbki od dzików. Wszystkie wyniki były ujemne. No i w zasadzie to wszystko, co chciałabym Państwu przekazać. Szczegółowe informacje takie, które są zawarte w sprawozdaniu, które przedstawiłam Radzie, są do wglądu, także jeżeli są jakieś pytania, to proszę. Bardzo proszę, czy Panie i Panowie Radni mają jakieś pytania do Pani Inspektor? Dziękujemy bardzo Pani Inspektor za obecność, za udzielenie wyjaśnień i za złożenie sprawozdania. Powiatowego Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którego dzisiaj nie ma, Pana Grzegorza Klimczaka, będzie reprezentowała Pani Paulina Pik. Proszę o złożenie informacji. Dzień dobry, szanowny panie przewodniczący, szanowna pani starosto, szanowni państwo, wysoka rado. Dzisiaj w imieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przedstawię państwu sprawozdanie z 2023 roku. Zadania nadzoru budowlanego realizowane w 2023 roku to kontrola obiektów w trakcie realizacji, czyli kontrola budowy, kontrola obiektów w użytkowaniu, kontrola obiektów oddawanych do użytkowania zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie lub zakończeniem budowy, kontrole w wyniku interwencji i skarg społeczeństwa, kontrole zlecone przez wojewódzki organ nadzoru budowlanego. Na terenie powiatu bartoszyckiego realizowane są głównie budynki mieszkalne jednorodzinne, sporadycznie budynki wielorodzinne. Są również sieci, są to sieci kanalizacyjne, wodociągowe, elektroenergetyczne czy gazowe, a także budynki gospodarcze, garażowe, sporadycznie budynki wielorodzinne. Na terenie powiatu, odnosząc się do kwestii samowoli budowlanych, to sprawy trafiają bezpośrednio do urzędu od społeczeństwa. W wielu przypadkach wynikają ze stosunków międzyludzkich. Zgłaszane są głównie samowolne budowy garaży, budynków gospodarczych, przebudowy, remonty budynków mieszkalnych i w wyniku prowadzonych postępowań część budynków zostaje zalegalizowana, część budynków zostaje przekazana do rozbiórki, do prowadzenia do stanu zgodnego z prawem. W 2023 roku ujawniliśmy 27 samowoli budowlanych. Jeśli chodzi o budynki w trakcie realizacji, to w związku z kontrolami główne uchybienia dotyczące tych budowli to brak tablic informacyjnych i ogrodzeń placów budowy, zabezpieczeń przed dostępem osób postronnych, brak wpisów w dzienniku budowy czy prowadzenie budowy niezgodnie z projektem. Kontrole pozwoliły ustalić oczywiście nie tylko uchybienia, ale także prowadzenie budowy zgodnie z przepisami i projektem budowlanym. W 2023 roku zostało wszczętych 266 postępowań, przeprowadzono 171 kontroli obiektów w budowie, zostało wydanych 87 decyzji i postanowień oraz przeprowadzono 115 kontroli obiektów użytkowanych.
Jednym z naszych zadań jest także kontrola obiektów przed sezonem letnim, aby zapewnić bezpieczne wakacje na terenie Warmii i Mazur. Przeprowadzane są kontrole placów zabaw, boisk, stadionu, basenu miejskiego, hali sportowej czy kompleksu rekreacyjnego, tak zwane lodowisko. W związku z okresem jesienno-zimowym z kolei jest to współpraca z zarządcami, właścicielami budynków, których obowiązkiem jest zapewnienie bieżącego usuwania pokrywy śnieżnej z dachów, a także zwisających sopli, brył i nawisów. To tak pokrótce, bo wiadomo, że zadań nadzoru budowlanego jest troszeczkę więcej. Wszystko zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Bardzo dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję za informację. Ja tylko, bo to pytania zawsze przez mieszkańców, szczególnie Bartoszyc, są zadawane dotyczące byłego arsenału budynku obok Urzędu Gminy i byłego szpitala w Bartoszycach. No dwa takie truposze, które stoją, straszą i nie ma siły na to, żeby to uporządkować. Szczególnie przy arsenale zamknięta jest ulica Jagiellończyka i właściwie centrum miasta ma utrudniony dojazd. Pewnie musimy apelować też do pana burmistrza, do samych przedsiębiorców, może nawet do wojewódzkiego konserwatora zabytków, żeby pomógł znaleźć rozwiązanie, bo nasze centrum Bartoszyc no zamyka się. Działalność gospodarcza w kilkunastu miejscach po prostu jest nieprowadzona. To jest właśnie z powodu utrudnienia i tych starych budynków. Wiem, że do inspektora nadzoru budowlanego wielokrotnie mieszkańcy Bartoszyc apelują, w mediach społecznościowych można te dwie straszne budowle obejrzeć i no, chciałbym do pana inspektora też apelować i prosić, żeby no, prowadził jakieś działania w granicach prawa, ale i do samorządów powiatu i także miasta Bartoszyce, żeby z tymi budynkami no, wraz z tymi właścicielami no, zrobić porządek, bo wygląda to no, naprawdę tragicznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo za złożenie sprawozdania przez panią Paulinę Pik, która reprezentowała pana Grzegorza Klimczaka, Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zapraszam teraz komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana Krystiana Masalskiego. Chciałbym prawidłowy stopień powiedzieć, jak to młodszy brygadier? Młodszy brygadier, major. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie Przewodniczący, Pani Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na terenie powiatu bartoszyckiego funkcjonuje 25 ochotniczych straży pożarnych, z czego 10 jest włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Funkcjonuje również jednostka wojskowa przy 20 Bartoszyckiej Brygadzie Zmechanizowanej, również włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a także jednostka ratowniczo-gaśnicza przy Bartoszyckiej Komendzie, która zrzesza w swoich strukturach specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Te 27 jednostek ochrony przeciwpożarowej rozlokowane są tak na terenie powiatu, Szanowni Państwo, żeby dotrzeć w każde jego miejsce w ciągu 10 minut i żeby móc szybko, skutecznie i bezpiecznie nieść pomoc obywatelom. W tamtym roku, w 2023, odnotowaliśmy 648 zdarzeń, z czego 146 to były pożary, 450 miejscowych zagrożeń, a także 52 alarmy fałszywe. Te 52 alarmy fałszywe to w głównej mierze są to alarmy z monitoringu pożarowego, które są podłączone w obiektach, które tego wymagają zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej. Miejscowe zagrożenia 450 to są głównie działania, które realizują strażacy w ramach ratownictw. Ratownictwa wysokościowego, ratownictwa wodnego, poszukiwawczo-ratowniczego, chemiczno-ekologicznego, a także medycznego i technicznego. Poza działalnością operacyjną, Szanowni Państwo, w tamtym roku strażacy Bartoszyckiej Komendy przeprowadzili 6 rozpoznań operacyjnych obiektów. Uczestniczyli także w 16 ćwiczeniach praktycznych sprawdzających organizację i warunki bezpiecznej ewakuacji. I tutaj przy tym punkcie warto przypomnieć, że zarządcy, właściciele obiektów, w których jest ponad 50 stałych użytkowników i nie są to budynki mieszkalne, są zobowiązani do tego, żeby przeprowadzać próbną ewakuację co najmniej raz na 2 lata. W przypadku budynków, w których zmienia się cyklicznie 50 stałych użytkowników, taka próbna ewakuacja powinna być przeprowadzona w ciągu 3 miesięcy od zmiany użytkowników. I tutaj mówimy
głównie o przedszkolach, szkołach i internatach, czyli takich obiektach, gdzie tych uczniów na przykład we wrześniu zmienia się 50. Dodatkowo, jeżeli chodzi o budynki ZL2, czyli te, w których przebywają osoby z ograniczoną możliwością poruszania się, tutaj chodzi o przedszkola, żłobki, DPS-y czy też szpitale, wymóg też jest taki, że tą próbną ewakuację trzeba przeprowadzać. Dodatkowo jeszcze ta próbna ewakuacja powinna być uzgodniona z miejscowym komendantem powiatowym, a informacje o próbnych ewakuacjach powinny być zgłoszone tutaj do tutejszej komendy co najmniej 7 dni wcześniej przed jej planowaną organizacją. Dodatkowo, szanowni państwo, w tamtym roku zostały przeprowadzone 24 inspekcje gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych, 3 inspekcje jednostki ratowniczo-gaśniczej, 3 inspekcje stanowiska kierowania komendanta powiatowego. Te wszystkie inspekcje mają na celu sprawdzenie przygotowania strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, stanu sprzętu, umundurowania, a także ich wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. W ubiegłym roku również byliśmy organizatorami 3 koncentracji gminnych. Takie koncentracje gminne odbyły się na terenie gminy Górowo, na terenie gminy Bartoszyce, na terenie gminy Bisztynek. W tych koncentracjach brały udział wszystkie siły i środki, czyli wszystkie jednostki ochotniczych straży pożarnych z tych danych gmin. Już cyklicznie od 2019 roku też organizujemy w ramach ćwiczeń komendanta powiatowego warsztaty ratownicze. W tamtym roku odbyły się na terenie gminy Sępopol. W warsztatach uczestniczyło 15 zastępów, 75 strażaków i strażacy w takich zespołach, które składały się z 2 zastępów, mieli za zadanie sprostać zadaniom, które były postawione na 7 stacjach i te stacje właśnie odzwierciedlały tak jakby te ratownictwa, z którymi muszą mierzyć się strażacy. Stacje przygotowali funkcjonariusze komendy powiatowej i odbywało się to w formie warsztatów, czyli ratownicy przyjeżdżali na stację, zapoznawali się z sytuacją. Jeżeli wiedzieli, jak podjąć działania i mieli do tego sprzęt, to podejmowali samodzielnie, ewentualnie funkcjonariusze podpowiadali albo przedstawiali potem po założeniu swojej uwagi. Jeżeli nie wiedzieli, to odbywało się właśnie to w formie tak jakby tego szkolenia warsztatów, czyli tłumaczyli krok po kroku, jak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o działalność kontrolno-rozpoznawczą, w ubiegłym roku zostało przeprowadzonych 61 kontroli sprawdzających warunki, dostosowanie budynków do przepisów obowiązujących. W tym było też dokonanych 12 odbiorów technicznych budynków. Jeżeli chodzi o działalność prewencyjną i edukacyjną, no to tutaj możemy się pochwalić tym, że jak co roku w 2023 roku organizowaliśmy wspólnie też z policją, nadleśnictwem bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, czyli takie przedsięwzięcia, które mają na celu przypominanie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w poszczególnych okresach roku. Cyklicznie wpisał się także piknik strażacki. W tamtym roku była jego 4. edycja pod koniec wakacji, gdzie naprawdę setki dzieci razem z rodzicami przychodzą do straży i mogą skorzystać z najróżniejszych atrakcji, które przygotowują właśnie strażacy Bartoszyckiej Komendy. Dodatkowo organizowaliśmy wiele przedsięwzięć sportowych, począwszy od zawodów, mówimy tutaj o przedsięwzięciach na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych. Był to turniej tenisa stołowego, był to turniej strażacki twardziel, którego 2. edycja odbyła się również w tym roku, ale były to też zawody sportowo-pożarnicze dla ochotniczych straży pożarnych w każdej z gmin, a także następnie później odbywały się zawody powiatowe dla dorosłych, a później jeszcze zawody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych też w formie zawodów powiatowych. I to samo będzie nas czekało już tutaj teraz na początku czerwca. Od 1 czerwca zaczynają się zawody gminne. Każdy jeden weekend czerwca będą się właśnie odbywały w różnych gminach. Na koniec, ostatni weekend czerwca, będą to zawody powiatowe MDP, a 6 lipca spotkamy się na zawodach powiatowych dla dorosłych. I tak jeszcze myślę. W chwili obecnej na terenie powiatu występuje w ramach funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych 21 młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jest to naprawdę ogromny sukces, który tak naprawdę rozrósł się na
przestrzeni ostatnich 3 lat, bo też na zebraniach sprawozdawczych w jednostkach OSP zabiegaliśmy o to, żeby angażować młodzież i tutaj naprawdę z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować opiekunom, którzy poświęcają dodatkowo swój prywatny czas, poza tym, że biorą udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, dbają o sprzęt, ale też spotykają się z młodzieżą i te spotkania nie polegają tylko na przygotowaniu do zawodów, ale organizują im różnego rodzaju szkolenia z pierwszej pomocy, omawiają z nimi, jaki sprzęt jest na samochodach, jak się go wykorzystuje, czego on służy. Więc naprawdę wielkie podziękowania tutaj kieruję w kierunku tych opiekunów. 21, tak jak powiedziałem, drużyn młodzieżowych. Te drużyny prawdopodobnie wszystkie wystartują w zawodach, które będą się odbywały 29 czerwca w Bisztynku w tym roku. W tamtym roku, 2023, udało nam się zorganizować pierwszy raz przy współpracy z Chówcem Bartoszyce obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Zaangażowani byli w ten obóz zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. W obozie wzięło udział 54 dzieci. Obóz trwał 14 dni. Odbył się na terenie bazy harcerskiej w Przerwankach. Dzieci wróciły na pewno zmęczone fizycznie, ale wypoczęte psychicznie, zadowolone na zdobyły na pewno dużo umiejętności, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju ratownictwa, a także miały czas na rozrywkę, integrację, więc mam nadzieję, że im się podobało, przynajmniej takie były ich opinie po obozie. W 2023 roku na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych przez Komendę Powiatową przeszły też dofinansowania dla jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, dla jednostek spoza systemu, na doposażenie młodzieżowych drużyn pożarniczych, a także właśnie na organizację obozu, łącznie ponad 200 tysięcy złotych, z czego 97 tysięcy właśnie trafiło na organizację tego obozu. Dzięki temu ten obóz, o którym przed chwilą wspomniałem, był możliwy w realizacji w tak szerokim zakresie. W ubiegłym roku Komenda Powiatowa pozyskała też ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN 5x32, czyli 5 tysięcy litrów wody zbiornik. Dzięki temu decyzją warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego udało się przekazać nasz wcześniejszy ciężki samochód na podwoziu Skania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sępopolu. Dodatkowo w ramach dofinansowania, czyli takiego montażu finansowego ze środków, które pochodziły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, środków ubezpieczeniowych będących w dyspozycji komendanta głównego, a także dodatki KSRG i bardzo dużego wkładu własnego gmin. I tutaj, jeżeli chodzi o gminę Górowo, gminę miasto i gminę Bisztynek, przepraszam, miasto Górowo, miasto i gminę Bisztynek oraz miasto i gminę Sępopol, to te trzy gminy, a dokładnie jednostki OSP Górowo, OSP Sępopol i OSP Bisztynek otrzymały nowe samochody ratowniczo-gaśnicze, z czego jesteśmy naprawdę bardzo dumni i cieszymy się, bo tak naprawdę każda złotówka przeznaczona na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych to są pieniądze na rzecz całej ochrony przeciwpożarowej, a bez tego no, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. To wszystko z mojej strony. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę, a jeżeli nie, to dziękuję za uwagę. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania do pana inspektora, do pana komendanta? Bardzo proszę. Odnośnie, panie komendancie, to nie dotyczy sprawozdania, ale chciałbym zorientować się, na jakim etapie jest realizacja tego projektu budowy centrum szkolenia dla... No, w którym miejscu jesteśmy w tej chwili? O tak. Właśnie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie, bo cały czas tutaj telefonujemy do Urzędu Marszałkowskiego. Z Urzędu Marszałkowskiego umowa podpisana powinna trafić w przyszłym tygodniu, maksymalnie w ciągu 2 tygodni do gminy wiejskiej Bartoszyce. Może tutaj, żeby mieszkańcom też wyjaśnić, kilka miesięcy temu padło hasło, powstał pomysł, żeby skorzystać ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego, środki w wysokości 500 tysięcy złotych na budowę kompleksu szkoleniowo-treningowego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. No i oczywiście kompleks nie byłby w stanie powstać za 500 tysięcy, więc ruszyliśmy tutaj z wycieczką, przysłowiową wycieczką po wszystkich samorządach, bo tylko i wyłącznie wspólnymi siłami jest możliwość wykonania tego w takim zakresie, jak ma to powstać. No i jednogłośnie wszystkie samorządy były przychylne, zaakceptowały i też tutaj z tego miejsca dziękuję. Ten pomysł dorzuciły się, z czego starostwo 300 tysięcy, więc bardzo dziękuję. I taki kompleks do końca roku powinien powstać na terenie komendy. Oczywiście pojawiły się problemy po drodze, bo beneficjentem, znaczy podmiotem, który mógł składać wniosek o dofinansowanie, musiała być gmina. Na początku miało być to starostwo, ale okazało się, że musi być to jedna z gmin, która
pod sobą ma bezpośrednio konieczne straże pożarne. Tutaj na swoje barki wziął to pan wójt Andrzej Dycha, gminy Bartoszyce. My jako komenda będziemy musieli po prostu użyczyć swoją działkę, kawałek swojej działki na ten projekt. Dlaczego komenda? Komenda to też był pomysł taki, żeby nie dzielić, żeby nie wskazywać konkretnej gminy. My jesteśmy położeni w centralnym punkcie naszego powiatu, więc każda gmina będzie mogła porówno korzystać z tego obiektu. Dodatkowo no, funkcjonariusze będą teraz zobligowani do tego, żeby pilnować tego obiektu, konserwować, dbać o niego. Koszty utrzymania w późniejszym terminie też poniesiemy, a dla nas taki plus jest, że po prostu funkcjonariusze też w ramach służby z tego obiektu będą mogli skorzystać, więc no, mam nadzieję, że takie rozwiązanie podoba się wszystkim i jest akceptowalne. Plan jest taki, że dopóki rozpoczną się prace budowlane związane z obiektem, będziemy zmuszeni jeszcze przebudować sieć wodną i kanalizacyjną, bo okazało się, że 150 prawie metrów sieci wodnej i kanalizacyjnej idzie bezpośrednio pod obiektem. Więc jeżeli ten obiekt powstanie, to potem szkoda by było rozbierać go tylko po to, żeby dokonać naprawy sieci, ale na szczęście w związku z bardzo dobrą współpracą tutaj ze spółką COWiK dogadaliśmy się, naprawdę bardzo dużo nam pomogło i myślę, że w ciągu półtora miesiąca ruszymy z pracami, które pozwolą przebudować tą sieć tak, żeby nie kolidowała z tą inwestycją. Dobrze, dziękuję bardzo. Wyczerpał pan komendant, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panie, za uwagę. Panie komendancie, i zapraszamy pana inspektora, komendanta powiatowego policji o przedstawienie oceny bezpieczeństwa, stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Panie Przewodniczący, Pani Starosto, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam ten zaszczyt od 23 lutego tego roku pełniłem obowiązki komendanta powiatowego policji w Bartoszycach. Także te wyniki, które przedstawię, to są wyniki osiągnięte przez policjantów w zeszłym roku, przez poprzedniego komendanta. Może tak w szybkim skrócie. W tych wszystkich naszych zestawieniach, w naszych tabelkach najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców. I tutaj mamy podane 88% uważa Polskę za kraj bezpieczny. Jest to wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do badań z 2022 roku. I niemal powszechnie wszyscy Polacy uważają, że ich najbliższa okolica jest miejscem bezpiecznym, spokojnym, nie stwarzającym zagrożeń. I tak naprawdę to są najważniejsze dane, które można by przedstawić, pomijając te statystyki, które w naszym przypadku są bardzo ważne, istotne. I teraz tak, stan zatrudnienia, jeśli chodzi o 31 grudnia 2023 roku, to jest 112 policjantów, 28 pracowników cywilnych i na tamten czas było 11 wakatów. Przypomnę, struktura to komendy, to jest również komisariat policji w Grodzie Ławieckim, trzy posterunki policji, Bisztynek, Sępopol i Bezledy. Na chwilę obecną etatowo mamy 123 etaty policyjne, z czego 19 wakatów. No, wiąże się to z tym, że dostaliśmy nowe etaty, plus w miesiącu lutym no, dość duża grupa odeszła policjantów na świadczenia emerytalne. Jeśli chodzi o tą statystykę, to 2023 rok, 109 postępowań wszczętych, 803 stwierdzone, 597 przestępstwa wykryte, no, procent wykrycia 73,9%. Jest to ponad 2% mniej jak w województwie. Tutaj mamy te podane dane na wykresie. Spadek wszczętych, na podobnym stwierdzone. Jeśli chodzi o wykrywalność ogółem, wzrost do roku poprzedniego,
wykrywalność przestępstw kryminalnych, wzrost do 80%. I tutaj mamy zestawienie 7 kategorii przestępstw, czyli tak, mamy ogółem kryminalne, rozboje, no, poważne takie przestępstwa, 5 takich rozbojów mieliśmy, 4 bójki pobicia, 35 włamań, 69 kradzieży, 1 kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu 25, 26 uszkodzenia mienia, mieliśmy 1 zabójstwo, 4 zgwałcenia, no i tutaj na końcu widzimy, jak się kształtuje wykrywalność. No i tutaj działania policji, czyli praca głównie ruch drogowy, bo tak większość mieszkańców nas postrzega. I tak, wypadki 2023 rok. Zanotowaliśmy tych wypadków 29, czyli na podobnym poziomie do roku 2022. Jeśli chodzi o zabitych, to 4 ofiary śmiertelne, 3 ofiary śmiertelne 2022 rok. I kolizje na zbliżonym poziomie 336 w 2023 roku. No, przyczyny wypadków, oczywiście prędkość, to 10 wypadków, taka przyczyna, nieustąpienie przejazdu 6, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 3, inne przyczyny 10, łącznie 29 wypadków. Działania podejmowane przez policjantów ruchu drogowego, legitymowania ponad 10 tysięcy, ujawnionych wykroczeń prawie 4 tysiące, przekroczenia prędkości 2776, 10 razy 50 plus, czyli obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy. Ponad 16 tysięcy badań stanu trzeźwości, mandaty karne, pouczenia, no i zatrzymane prawa jazdy 52. A tak już wcześniej było właśnie tam podane, ponad 16,5 tysiąca osób przebadanych, stan trzeźwości, 55 nietrzeźwych kierowców, 9 kierowców pojazdów mechanicznych w stanie po użyciu alkoholu, czyli poniżej 0,5 promila, 27 nietrzeźwych rowerzystów i 4 rowerzystów będących w stanie po użyciu alkoholu. Interwencje. Interwencje, także ogółem 6809 interwencji, tak jak widzimy, na podobnym poziomie do roku 2022. Interwencje domowe ogółem ponad 1000, niebieskie karty 52 niebieskie karty w 2022 roku. Sprawcy zatrzymani na gorącym uczynku przestępstw 32. I ujawniono osób poszukiwanych 181. Służba prewencyjna i dzielnicowi, ujawnione wykroczenia prawie 9 tysięcy i tutaj rozbite na poszczególne komórki. Wnioski o ukaranie 760, mandaty karne prawie 4 tysiące i 3700 pouczeń. Niebieskie karty 115. Zatrzymani sprawcy przemocy domowej 46. W 2023 roku wobec sprawców przemocy domowej wydano 43 nakazy zakazy, czyli jak widzimy na podobnym poziomie do roku 2022. Zatrzymani, doprowadzeni do wytrzeźwienia 37, prewencyjnie 89, na polecenie sądu prokuratora 141, podejrzani o popełnienie przestępstwa 85,
wykroczenia 5 cudzoziemców, mieliśmy jednego zatrzymanego. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to zagadnienie, które myślę jest Państwu bardzo dobrze znane, gdzie możemy zaznaczyć miejsca, w których no, dzieją się rzeczy, o których powinna wiedzieć policja. I tutaj u nas w Bartoszycach było 1100 takich zgłoszeń, z czego potwierdzono 45%. Tutaj są typy zgłoszeń i tak naprawdę to najwięcej nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, przekroczenie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niebezpiecznych. Wsparcie finansowe od samorządów i nadleśnictw, jak widzimy, 85 tysięcy na zakup radiowozu i 2 tysiące na wymianę oświetlenia na energooszczędne w posterunku policji w Bezledach. Starostwo 40 tysięcy, gmina Bartoszyce 2 tysiące, Górowo Ławieckie 35 i nadleśnictwa po 5 tysięcy. I to jest właśnie zakupiony radiowóz nowy Kia Ceed, który został przeznaczony dla policjantów z Górowa i Łowieckiego. Odbył się też wojewódzki konkurs Policjant Ruchu Drogowego. Podobnie jak w tym roku również organizowaliśmy. Mamy ku temu odpowiednie warunki. Plac manewrowy, na którym policjanci mogli przeprowadzić dwie z konkurencji, jazdę samochodem, jazdę motocyklem. W komendzie mamy strzelnicę, gdzie mogli właśnie strzelać. Także w tym roku też gościliśmy z całego województwa osoby. No nie wiem, co tu mogłoby być. Oczywiście działalność profilaktyczna, spotkania ze społeczeństwem, no najczęściej są to młode osoby, jak widzimy tutaj spotkanie z dziećmi, także takich spotkań 675, no prawie 9 tysięcy osób uczestniczyło. A tutaj dalsza ta nasza działalność profilaktyczna. Oczywiście dzień kandydata też był na hali sportowej Bezledach. W tym roku też już jesteśmy tutaj na naszej hali w Bartoszycach. Przeprowadziliśmy myślę, w całym województwie w zasadzie są organizowane te dni kandydata z uwagi na dość duże braki kadrowe, o których zaraz powiem. Że tutaj też polityka informacyjna, dzięki możliwości przedstawienia właśnie naszych zdarzeń, naszej pracy w TV Barca, także za co bardzo serdecznie dziękuję. Tutaj nasz rzecznik prasowy, także w skrócie taka szybka prezentacja. Ja może odniosę się, to były, mówię, wyniki, ciężka praca policjantów. Tutaj w tym gronie chciałem też im podziękować za to. Pomimo, mówię, tych wakatów, które mamy na chwilę obecną, no, nasza działalność, nasza praca, służba no nie jest zagrożona. Policjanci pracują na bardzo dobrym poziomie i tak naprawdę to no, praktycznie o każdej porze dnia i nocy podejmujemy działania, które ratują życie, zdrowie
mieszkańców naszego powiatu. Przykładem jest chociażby sytuacja z ostatniej nocy, gdzie policjanci właśnie Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej pracowaliśmy przy zaginięciu, które było wczoraj o godzinie 19 zgłoszone. Także ja tutaj za te wyniki, za tą pracę podziękuję. Ze swojej strony deklaruję, że na pewno te wyniki i praca, zaangażowanie policjantów będą na równie wysokim poziomie. W tym roku priorytet jakby dla mnie to jest budowa posterunku w Bisztynku i w Sępopolu. Tam policjanci przebywają w budynkach, które tak naprawdę są, powiedzmy, lekko odremontowane, ale to nie są standardy, w których powinni pracować. Ja dokładam wszelkich starań, aby te inwestycje zostały zrealizowane i jeśli chodzi właśnie o budynek, nowy budynek posterunku w Bisztynku i w Sępopolu, jest on ujęty w planie inwestycyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i jest to przesłane do Komendy Głównej. Realizacja lata 2026-2029. Komenda Główna bierze pod uwagę tutaj te posterunki, w których tak naprawdę jest taka potrzeba funkcjonowania i w których w tych posterunkach są policjanci, normalnie pracują. U nas tak jest, także myślę, że te inwestycje zostaną przeprowadzone. Też na ten rok będę chciał, zwrócę się z prośbą do samorządów o wsparcie zakupu radiowozów oznakowanych, dwóch radiowozów oznakowanych typu SUV. Z uwagi na to, że mamy teren ciężki, takie radiowozy są naszej komendzie potrzebne. Tutaj słysząc właśnie słowa pana komendanta o dofinansowaniu, o tej kwocie dofinansowania, ja powiem tylko skromnie, dofinansowanie tych samochodów to jest w systemie 50-50. Jeden taki SUV oznakowany to jest kwota 220 tysięcy złotych. Także prosty rachunek, byśmy potrzebowali na dwa radiowozy 220 tysięcy. I mówię, z takimi wnioskami zwrócę się tutaj do naszych samorządów, bo dbamy wspólnie o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Z mojej strony to by było wszystko. Jeśli są pytania, proszę bardzo. Bardzo proszę, czy są jakieś pytania, czy uwagi do przedłożenia pana komendanta? Ja mam z ciekawości jedno pytanie. Pan bardzo dobrze zaprezentował udokumentowane działania policji. A czy pan ma może wiedzę, jakie dochody z tytułu nakładanych mandatów na terenie powiatu wpłynęły do budżetu państwa? Tak szacunkowo. Ile na terenie powiatu? Tak, no tak. Powiem szczerze. Jakaś statystyka, nie wiem, w regionie, może w Polsce? Nie ma takiej statystyki, nie zwracamy na to uwagę. A można przemnożyć średnia ilość mandatów razy kwota. Te kwoty są dość wysokie teraz, bo się troszkę to zwiększyło. Tutaj się dowiedziałem właśnie na sali za przyjechanie właśnie na stopie. To jest 8 punktów i 300 zł. Ale są naprawdę dużo, dużo wyższe te mandaty, także są wysokie i dość bolesne, a jak widzimy główna przyczyna to jest prędkość, tak? To jest główna przyczyna wypadków i stąd te mandaty też są wysokie. Dobrze, dobrze, dziękuję. Jeszcze pani Małgorzata, tak proszę. Panie, ja mam pytanie o posterunek policji w Bisztynku, bo tak naprawdę Rada Miejska przekazała już chyba
19 czy 20 roku grunt pod budowę tego posterunku i do tej pory się nic nie dzieje. Jest rok 24. Tak jak mówiłem, dzieje się. To nie zostało odłożone. Ja to cały czas monitoruję. Nawet będąc wczoraj na spotkaniu właśnie z burmistrzem, widziałem pismo, które zostało przesłane do Komendy Wojewódzkiej w Olsztynie, no, aby gdzieś tam uściślić, powiedzmy, tą odpowiedź. Od razu wykonałem telefon do naczelnika Wydziału Inwestycji w Olsztynie, który właśnie potwierdził w obecności pana burmistrza, że ta inwestycja, no, jest niezagrożona i ona będzie zrealizowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja jedną też mam taką uwagę natury ogólnej i do pani starosty też takich starań. Pozostała wybudowana Komenda Powiatowa Policji, bardzo piękna, bardzo chyba tak dobrze zorganizowana, ale istnieje potrzeba na przedłużenie ulicy Poniatowskiego przez rzekę Łynę i nowe rondo, które jest w kierunku drogi 512 do Górowa Jóweckiego, do Pieniężna, do wiązania do szpitala i do Komendy Powiatowej Policji. Do tych dwóch ważnych, newralgicznych miejsc związanych z bezpieczeństwem prowadzi tylko jedna droga, ulica Wyszyńskiego, i w razie jej zablokowania jest bardzo utrudniony dojazd do szpitala, do Komendy Powiatowej. Myślę, że można byłoby się kiedyś pokusić o dowiązania z drogi 512 do drogi 51. Takie założenia planistyczne gmina miejska Bartoszyce miała i warto byłoby od czasu do czasu ten temat przypominać. Wiedzą państwo, że pojawią się niedługo, takie są założenia i jest konsensus chyba polityczny, żeby wyłożyć 10 miliardów złotych na tak zwaną tarczę wschód tego zabezpieczenia. Kto wie, może trzeba byłoby tego pilnować i taki kawałek drogi dla bezpieczeństwa po prostu wybudować. Dla bezpieczeństwa także mieszkańców Bartoszyc, którzy zamieszkują teren nadgraniczny. To taki apel i prośba do pani starosty, żeby ten temat i ten wątek gdzieś tam pilotować i pilnować. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie za złożoną informację i za wyczerpujące wyjaśnienia. Szanowni państwo, Wysoka Rado, chyba zakończyliśmy już porządek w tych punktach dziewiątych po zmianie porządku obrad posiedzenia. Przechodzimy do punktu dziesiątego, sprawy różne. Czy w sprawach różnych ktoś chciałby zabrać głos, złożyć jakieś zapytanie? Nie widzę. Ja mam bardzo ważną informację, proszę państwa, bardzo ważną informację. Oświadczenia majątkowe. Proszę państwa, wszyscy radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe do 6 czerwca. Zdarzało się w Wysokiej Radzie poprzedniej kadencji, z tytułu nieskładania oświadczeń majątkowych został mandat wygaszony radnego. W związku z tym apeluję o to, żeby się wyrobić do tego 6. Można teraz po sesji, która była krótka i sprawna, i za co bardzo serdecznie paniom i panom radnym dziękuję, wypełnić ten druk, pozostawić pani Urszuli, żeby potem z tego tytułu nie było problemów. Kolejną sesję po konsultacjach i uzgodnieniu z panią starostą i zarządem planuję zwołać w trzeciej dekadzie czerwca, raczej po 20 czerwca. Zagadnienia dotyczące trudne i ważne na tej sesji to sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023 i też sprawozdanie z działalności szpitala, też finansowe. Tam są trudne sprawy, trudne tematy i pewnie będziemy musieli o tym porozmawiać i na posiedzeniach zarządu i komisji i to przyjąć. To ja miałbym na tyle. Czy ktoś z państwa jeszcze ma jakąś uwagę, jakieś zapytanie? Może, nie wiem, pan skarbnik czy nasi goście. Jeśli nie, to wygłoszę teraz taką formułę. Zamykam obrady drugiej sesji Rady Powiatu. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.